Bardzo serdecznie witam każdego z Państwa, szczególnie dzisiaj, kiedy rzeczywiście wszystkim nam jest smutno. Cieszę się, że możemy się to wszystko razem spotkać i razem dodawać sobie otuchy. To są już trzecie wybory, które przeżyliśmy w cieniu katastrofy nad Smoleńskiem. Za każdym razem mamy nadzieję, że to może już teraz, że może wreszcie naród przejrzy na oczy, że zobaczy, z kim i z czym mamy do czynienia. Teraz szczególnie nasze nadzieje były rozbudzone, ponieważ to już nie tylko nasze patriotyczne oczekiwania, ale rząd zawiódł na każdym kroku i dostrzeżenie tego wydawało się nam, że jest oczywiste, że każdy powinien to zobaczyć. I jaka jest odpowiedź? Ci, którzy to zobaczyli, co wybrali? Jeszcze gorzej, niż mogło nam się w najczarniejszych snach przyśnić. Zanim przejdę jeszcze dalej do omówienia tego, czego dowiedzieliśmy się po tych wyborach, to nawiążę tylko do wczorajszej daty. Te wybory zostały ustalone na 9 października. Nie wiem, czy to przypadek, ale 9 października to jest rocznica, prawie okrągła, bo 400-letnia, czegoś, można powiedzieć, najbardziej doniosłego w historii naszego państwa i naszego oręża. To 9 października roku 1609 nasze niezwyciężone wojska zajmowały Kreml. I wyobraźcie sobie Państwo, że minęło tylko 400 lat i dzisiaj nasz naród gremialnie i dobrowolnie wybiera ludzi, którzy związani są z starym Putinem kłamstwem smoleńskim. Myślę, że musimy sobie powiedzieć prawdę. Tak, jak powiedzieli sobie prawdę Polacy po powstaniu styczniowym. Jeszcze do powstania styczniowego też łudzili się, czy żyli taką nadzieją, że może teraz z Kościuszką, może z Napoleonem, może w powstaniu listopadowym, jeszcze się nie udało, to może teraz się uda. Ale po powstaniu styczniowym doszli do też bardzo poważnego wniosku. Co się wtedy stało? Kto zwrócił się przeciwko polskim patriotom? Kto grabił trupy polskiej szlachty, którzy ginęli z rąk Moskali? To Polacy. Polski nieświadomy lud. Polski chłop. W tym momencie sytuacja jest analogiczna. Bo ci wyborcy, którzy wybrali partię zdrady narodowej, to nie wszyscy, którzy są świadomi tego, co się dzieje. To gdzieś większa część z nich poszła pewnym jakimś buntem, przekorą, zmanipulowana mediami. Tak jak właśnie ci chłopi występowali przeciwko patriotom w powstaniu styczniowym. Jaka była odpowiedź naszej elity wtedy? Stwierdzili, że jeśli mamy znowu być potężnym państwem, jeśli znowu mamy się wybić na niepodległość, jeśli znowu mamy być wielkim, wolnym narodem, to musimy dokonać wielkiej pracy edukacyjnej. To musimy zejść na dół do każdego polskiego domu. Już wiadomo, co powie telewizja, co powie Miercugow z Lisem, ale my mamy osobiście odrobić nasze zadanie i znowu nauczyć Polaków, co to znaczy miłość do ojczyzny. Znowu powiedzieć im, dlaczego warto jest mieć swoje państwo. Że nie będzie nam dobrze ani pod Ruskim, ani pod Niemcem, ani w tak zwanej Unii Europejskiej. Bo nikt się o nas nie będzie troszczył, jeśli my sami się o siebie nie zatroszczymy. Chciałbym, żeby właśnie ten wniosek, to uświadomienie sobie
konieczności naprawdę poważnej zmiany naszej taktyki. Widać, że same kampanie wyborcze, sama walka polityczna nie da nam zwycięstwa. My musimy zejść teraz na dół, tak jak zrobili to pozytywiści po powstaniu styczniowym. I wiemy, że kiedy później przyszedł czas, w 1914, kiedy Piłsudski zaczynał, a później, kiedy wykrwawiły się mocarstwa zaborcze, to wtedy ta praca wydała owoc. Wspaniały owoc. Wtedy wystawiliśmy milionową armię w ciągu pierwszego roku niepodległości i pogoniliśmy bolszewika, daleko jeszcze mogliśmy ich do samej Moskwy gonić. Także dopiero taka podstawa w narodzie daje możliwość osiągnięcia trwałego i pełnego zwycięstwa politycznego. Nie możemy już się dalej łudzić tym, że wystarczy tylko parę spotów w telewizji, parę jakichś programów, parę wystąpień i naród się obudzi. Nie. Czeka nas naprawdę ciężka praca. Co jest ważne w tej pracy? Mamy już kilka przyczółków. Tak jak mówiłem, te przyczółki są daleko spóźnione, ale musimy je ochraniać. Tak jak na przykład Gazeta Polska Codzienna. To jest właśnie krok w tym kierunku, ale wiemy, że ma wszystkich przeciwko sobie praktycznie. I bez naszej ofiarności, naszej pomocy w rozpropagowywaniu jej, w reklamowaniu, w dawaniu jej innym, nie zrobimy tego. Musimy też znowu położyć nacisk na budowanie środowiska lokalnego. Dzisiaj już jest po wyborach, to można o tym mówić otwarcie. Tutaj, gdzie jest jeden z największych potencjałów polskości, gdzie jest najwięcej patriotów, nie mamy praktycznie żadnej struktury, nie jesteśmy zorganizowani, a nasi posłowie praktycznie nic nie zrobili, żeby ten stan rzeczy zmienić. My dzisiaj musimy zacząć od nich wymagać tego, żeby nie tylko jeździli do Warszawy na swoje, że tak powiem, sesje parlamentu, ale żeby rzeczywiście tutaj pracę od podstaw odrobili na tym podwórku. Bo ten mandat nie dostali po to, żeby brać diety poselskie, ale żeby rzeczywiście służyć narodowi. Na więcej jakichś refleksji i słów optymizmu będzie jeszcze czas. Klub Gazety Polskiej to jest wspaniałe miejsce, gdzie spotykają się Polacy z różnych stron, o różnych poglądach ideowych, religijnych, światopoglądowych, ale łączy nas miłość do Polski. To jest właśnie ten wzór nowoczesnego patriotyzmu, który powinniśmy rozwinąć i zarazić jeszcze szersze kręgi. To jest to miejsce, które mam nadzieję, że rzeczywiście zacznie żyć w taki sposób, że będzie się rozwijać, że będzie nas coraz więcej nie tylko tutaj, ale na różnych spotkaniach edukacyjnych, które mam nadzieję będzie nam dane tutaj razem organizować. Zobaczcie Państwo, jak całkiem inaczej czujemy się, kiedy spotkamy się razem i śpiewamy patriotyczne pieśni. To jest coś już niedostępnego dzisiaj. Dzisiaj w zatomizowanym społeczeństwie to jest rzadka okazja, kiedy możemy razem poczuć jedność, że jesteśmy Polakami, że coś nas łączy, że chcemy płacić cenę za to, żeby móc mówić i myśleć po polsku. To jest piękne, tylko teraz musimy zarazić innych tym uczuciem. Tych, którzy dzisiaj siedzą w domach i wystarczy im grill, piwo i telewizor. Na pewno nie wszyscy z nich pójdą za tym. Ale tak jak powtarzam, po powstaniu styczniowym polscy patrioci zeszli do tych ludzi, którzy jeszcze niedawno obdzierali z butów czy z cenniejszych ubrań powstańców styczniowych. I ci ludzie albo ich synowie w 1920 roku już pogonili bolszewika. Oby i takiego szczęścia dożyło nasze pokolenie. Niech żyje wolna Polska! Dziękuję.